Znamy nowe pytanie do i datę posiedzenia Sądu Najwyższego. Czy, a jeżeli tak, to od kiedy przedawniają się roszczenia banków? Banki zarobiły na czysto aż 27,6 miliardów złotych. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozpoczynamy Ekspres Frankowiczów. To odcinek 177, a dzisiaj mamy 14 kwietnia ze mną w studiu tradycyjnie główny ekspert społeczności Życie bez kredytu, Kamil Chwiedosi. Dzień dobry, witam uprzejmie oraz Zbigniew Urbański. Drodzy Państwo, co prawda mamy jeszcze kwiecień, a w czerwcu, dokładnie 13 czerwca będzie bardzo ważny, decydujący można powiedzieć moment dla frankowiczów, bo wtedy też poznamy opinię rzecznika generalnego CUE i do tego tematu Przejdziemy już za chwilę, natomiast będziemy cały czas w tych klimatach CUE, ponieważ znamy nowe pytanie do CUE i datę posiedzenia Sądu Najwyższego. No i właśnie tutaj rodzi się pytanie, co to oznacza dla Frankowiczów. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wyrok, który. Prawdopodobnie zapadnie już niedługo wyrok sądu najwyższego, uchwała sądu najwyższego, która ma być wydana w składzie najszerszym, bo cała izba cywilna ma się zająć pytaniami, które były już 3 lata temu, ponad 3 lata temu e, zadane przez sędzio, sędzię Manowską i oczywiście z uwagi na spór kompetencyjny w sądzie najwyższym taki wyrok nie zapadł do dziś. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię terminu, no to mamy 25 kwietnia wyznaczone to posiedzenie. E, wiemy, że z wielu pytań, które były zadane wówczas przez panią Manowską. Dzisiaj w zasadzie tylko jedno pytanie ma jakikolwiek sens. Tyczy się ono oczywiście przedawnienia roszczeń banku, dlatego że wszystkie pozostałe pytania zostały już Rozstrzygnięte przez zarówno orzecznictwo, jak i też wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A jeżeli jesteśmy już przy wyrokach Trybunału Unii Europejskiej, no to trzeba też zwrócić uwagę na to, że również przedawnieniem roszczeń zajmie się Trybunał, dlatego że Sąd Apelacyjny w Warszawie udostępnił już pytania zadane w tym roku właśnie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mają poniekąd również określić kwestię tego, czy, a jeżeli tak, to od kiedy przedawniają się roszczenia banków. Są to dosyć istotne dwa zdarzenia, które mogą mieć istotny wpływ nie tylko na orzecznictwo polskich sądów, ale też i na strategię procesową. Dlatego, że trzeba pamiętać, że jeżeli mówimy dzisiaj o praktykach rynkowych banków, jeżeli mówimy o tym, że banki. E, oczekują, może tyle, tylko tyle oczywiście, że oczekują, oczekują jakiegoś wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, czy jakąś waloryzację, to przy tego rodzaju przedawnionym roszczeniu oczywiście żadnego tego typu roszczenia kreować nie można, a jeżeli spojrzymy na to z drugiej strony, spojrzymy na to z perspektywy tego, że taki dług, który jest długiem naturalnym, jeżeli jest przedawniony, nie podlega żadnej egzekucji, ani to wskutek czy egzekucji komorniczej, czy nawet nie można dochodzić roszczeń z tytułu przedawnionych roszczeń, właśnie chociażby z wybezpieczonego kapitału kredytu, to dzisiaj też wiemy, że biorąc pod uwagę chociażby właśnie ten dług naturalny, to nie tylko daje to bardzo duże szanse frankowiczom na to, że takiego długu nie trzeba spłacać, jeżeli oczywiście okaże się, że takie roszczenia są przedawnione, ale nawet jeżeli by trzeba było spłacić ten dług, to dotyczy to tylko samej Gołej, można to powiedzieć, kwoty kapitału, bowiem należy zwrócić uwagę, że nawet jeżeli bank takie roszczenie przedawnione posiada, no to nie może dochodzić go w sądzie, a skoro tak, to nie może też nawet odsetek ustawowych sobie życzyć, zważywszy tym bardziej, że dosyć często bank nawet nie twierdzi, że umowa jest nieważna i dochodzi mimo wszystko roszczeń z tytułu rzekomo nieważnej umowy. Trochę to skomplikowane, ale właśnie mam nadzieję, że Sąd najwyższy, a być może już niedługo też Trybunał Sprawiedliwości. Unii Europejskiej wypowiedzą się w kwestii przedawnienia roszczeń banków. Myślisz, Kamil, że to oznacza, że bank wycofa swoje roszczenie, jeżeli chodzi o pozew, o korzystanie z kapitału? To trafne no. pytanie, dlatego, że już takie pytanie było zadane w zeszłym roku. Zadał je sędzia Maj z uwagi na prowadzone postępowanie z powództwa banku właśnie. I co? I bank przestraszył się odpowiedzi na pytanie prejudycjalne i wycofał w ogóle powództwo przeciwko klientowi. Oznacza to, że tak naprawdę zrzekł się tego roszczenia i przegrał sprawę, ale jednocześnie to, co zyskał, może nie tylko tyle ten sam bank, ale też i cały sektor, to zyskali przede wszystkim to, że... Trybunał Sprawiedliwości w tamtej sprawie z zeszłego roku no, nie będzie rozpatrywał tej, tego pytania prywatnego, no bo kiedy postępowanie zostało w Polsce cofnięte, czyli e, pos, e, roszczenie jest umorzone w, t, w tym zakresie, jeżeli mówimy o postępowaniu sądowym z powództwa banku, no to jednocześnie też Trybunał nie ma podstawy do tego, żeby oceniać dalej te zagadnienie. Dlatego miejmy nadzieję, że bank się tym razem nie przestraszy, nie wycofa tego pozwu, bo wszyscy jesteśmy e, z, no, zainteresowani, tak mogę powiedzieć tym, żeby w końcu te kwestie przydawnienia roszczeń banku były wyjaśnione przez orzecznictwo polskie i europejskie. Drodzy Państwo, jeżeli wydaje Wam się, że przez pozwy frankowiczów banki zubożały w 2023 roku, to śpieszymy donieść, że wręcz przeciwnie. Najnowsze dane GUS są naprawdę szokujące. Banki zarobiły na czysto aż 27,6% Miliardów złotych, z czego dużą część zysków mają oczywiście z nieuczciwych umów. Mają się cały czas dobrze, prawda? Stadzik na kreowanie, no, może nie fake newsów, ale no, raczej Kre kreowanie taki... wymyślonych roszczeń. No tak. tak. Może... Właśnie w kontekście też tego, co powiedziałem, tych długów naturalnych i tego wszystkiego, co wiąże się z roszczeniem banków, no przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli my spojrzymy na cały sektor, na to, że bank przez wiele, wiele lat otrzymywały od frankowiczów pieniądze, a jak wiemy otrzymywali te pieniądze i co najgorsze dzisiaj wciąż jeszcze otrzymują. Gdzie stosowały klauzule abuzywne? No bo pamiętajcie, że nieważność umowy, już ponad 700 razy słyszałem o tym na sali sądowej, sąd za każdym razem mówi, że jest powodowana rażącym naruszeniem zasad współżycia społecznego, czyli właśnie stosowaniem przez banki tych nieuczciwych praktyk rynkowych, co de facto oznacza, że jeżeli mamy takie z praktyki nieuczciwe, a jedynie 20% frankowiczów pozwało bank, czyli w tych pozostałych 80% też są te klauzule abuzywne, no jeżeli ktoś by chciał tutaj się kłócić, no to niech będzie, że to będzie w 79, a nie w 80, bo może w jednym 1% te klauzule nie są abuzywne, ale wciąż jest to ogrom zysków, które banki nie tylko w tym, w 2023, czy już wiemy, że też w pierwszym kwartale zrobiły ponad 7 miliardów w tym roku. Także we wszystkich latach poprzednich, od momentu udzielenia tych kredytów, czyli zaczynając od 2002, 2003 i tak dalej i tak dalej, przez te wszystkie lata zarabiały i zarabiają wciąż w sposób nieuczciwy pieniądze. I jeżeli dalej byśmy na to spojrzeli, również z perspektywy tego, co z czym się wiąże, tak ogromny zysk, rzędu ponad 27 miliardów złotych za jeden rok, przypominam, to Wiąże się to też z kredytami złotówkowymi, dlatego że na 350 klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru Wokik niespełna 100 to są klauzule w kredytach frankowych czy kredytach eurowych, czyli około 250 klauzul dotyczy też kredytów złotówkowych. No i teraz pytanie: pytanie fundamentalne, dlaczego w naszym kraju jest tak, że banki mogą zarabiać na nieuczciwych klauzulach, na nieuczciwych umowach, jak widać zarabiają krocie. I ja oczywiście nie. Twierdzę, że wszystkie umowy są nieuczciwe, ale na pewno jest tak, że gro z nich, a w szczególności niemal wszystkie kredyty frankowe czy eurowe są oparte właśnie na tych e, z, nie, niezgodnych z zasadami spółcia społecznego zapisami, zapisach, które są generalnie rzecz ujmując e, nie, nieobowiązujące frankowiczów, czyli są... E, Takimi klauzulami, które nie, nie wiążą od samego początku z mocy prawa, o czym mówi zarówno Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i Sądu Najwyższego. A więc, skoro kończąc ten przedługi, przedługi już wy, wywód, banki stosują klauzule niedozwolone i zarabiają na tych niedozwolonych klauzulach miliardy złotych rocznie, to dlaczego nie może być tak, że właśnie w ramach tych, tej ochrony konsumentów, tej całej, powiedzmy, otoczki, którą dzisiaj się robi, biorąc pod uwagę? Interes konsumentów i chęć pomocy konsumentów, dlaczego banki nie poniosą odpowiedzialności, czyli nie zwrócą z, bo można powiedzieć, z urzędu tych nieuczciwie zarabionych pieniędzy, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że przecież w czasie trwania tych umów dostawały w ramach rad kapitałowo-odsetkowych pieniądze od Frankowiczów i reinwestowały dalej te. Te pieniądze, być może już w jakieś inne produkty, być może uczciwe, ale de facto no, są to jednak toksyczne pieniądze, z których dalej banki kreowały te swoje przeogromne zyski. I ja myślę, że tutaj należałoby przede wszystkim zwrócić uwagę na to, dlaczego to jest tak, że w naszym kraju. Banki mają przyzwolenie na obrót nieuczciwie zarobionymi pieniędzmi, na wypłatę ogromnych dywidend, bo przypomnę, że w zeszłym roku KNF i NBP zgodził się na aż 75% dywidend w większości banków z tych zysków, które pokazały, a przecież to były i tak i tak najczęściej wirtualne pieniądze. Dlatego ja na chwilę obecną uważam, że to jest temat, który na pewno trzeba podkreślać wszemi wobec i o tym długo rozmawiać, a zobaczymy, co na to Ministerstwo Sprawiedliwości, co na to prokuratura, bo my na pewno tych Spraw w taki sposób nie zostawimy, tym bardziej, że banki jeszcze w sposób bezczelny tak naprawdę chcą jakichś roszczeń o korzystań z kapitału, czy o waloryzację, czym naprawdę moim zdaniem, kompromitują zarówno cały sektor, jak i sami siebie, nawet w perspektywie prawników, którzy wysyłają takie pisma z banków. Getting Noble Bank. No, tego banku już nie ma, i właśnie w sprawie Frankowiczu, wszystkich Frankowiczów, którzy podpisali umowę z Getty Noble Bankiem, głosy zabierze rzecznik generalny CUE już 13 czerwca. Przed CUE występował adwokat Wiktor Budzewski w, ochronie, w obronie konsumentów. Powiedz mi, jak, jak Ty sądzisz, jaka będzie, jakie będzie orzeczenie Rzecznika Generalnego CUE i czy w wyniku tego orzeczenia Skarb Państwa będzie musiał wypłacać Frankowiczom odszkodowania? Tutaj na pewno przed odpowiedzią należy wziąć dłuższy oddech, dlatego że sprawa jest bardzo nietypowa, nawet jak na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zważywszy tym bardziej, że jest to sprawa dotycząca sądu administracyjnego, nie sądu cywilnego. Dlatego tutaj też bardzo trudno jest tłumaczyć te wszystkie okoliczności, które wynikają z tego rodzaju odpowiedzialności, potencjalnej odpowiedzialności Skarbu Państwa. I ja najbardziej się cieszę, że ta opinia będzie jawna, że ona będzie wydana podczas posiedzenia. Kto wie, być może nawet będziemy znowu relacjonować to na Żywo, ale najważniejsze jest, że, że ta opinia będzie bardzo szybka, co oznacza, że tak naprawdę jest duża szansa na to, że jeszcze w tym roku będziemy mieli już wyrok CUE w tej sprawie, co powinno przynajmniej w dużej mierze zarówno uspokoić tych Frankowiczów, którzy życzą, znaczy mają takie oczekiwania co do tego, że jednak pokrzywdzenie w związku ze sprzedażą chociażby też Welobanku i tak dalej, pokrzywdzenie tych konsumentów jednak nie będzie tak daleko idące, dlatego ja jestem naprawdę bardzo chętny na to, żeby dalej tą sprawę prowadzić, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące informacji w stosunku do naszych frankowiczów, ale zaznaczam, że chociażby dlatego, że mamy cały na ten temat webinar, który nagraliśmy w zeszłym miesiącu, który oczywiście też zachęcam do obejrzenia na naszym YouTubie czy na Facebooku. Tam adwokat Marta Chęcińska i adwokat Wiktor Budzewski właśnie dokładnie tłumaczyli, na czym to polega, a sprawa jest naprawdę skomplikowana i trudno jest wypowiedzieć się w taki dosyć hermetyczny sposób. Trzeba jednak na tę sprawę spojrzeć z wielu kątów. Drodzy Państwo, poznaj eksperta z życie bez kredytu, społeczności życia bez kredytu. Tym razem adwokat Patryk Zgrzebny, który opowie o tym, co jest potrzebne do wykreślenia banku z hipoteki i że trwa to coraz krócej. Po prawomocnym zakończeniu postępowania przed klientami stoją dwa wyzwania, które należy zakończyć. Pierwszą z nich jest rozliczenie się z bankiem, Drugą natomiast jest wykreślenie hipoteki, która zabezpiecza nasz kredyt. W zakresie rozliczeń z bankiem proces ten jest bardzo dynamiczny oraz sprawny. Pełnomocnicy banku co do zasady sami zgłaszają się do nas prośbą o podanie numeru konta naszego klienta w celu uniknięcia postępowania egzekucyjnego. Banki unikają postępowania egzekucyjnego, ponieważ wiąże się to dla nich z dodatkowymi kosztami, natomiast samo postępowanie egzekucyjne jest bardzo szybkie oraz trwa co do zasady kilka tygodni. Z tego względu w celu uniknięcia takich perturbacji banki same chętnie się rozliczają. Jeśli chodzi o wykreślenie hipoteki, proces ten też co do zasady jest bardzo dynamiczny oraz bezproblemowy. W pierwszej kolejności występujemy do banku o wydanie listu mazalnego. List mazalny jest to zgoda banku na wykreślenie hipoteki. Gdyby bank z jakiegokolwiek powodu nie chciał nam nawet wydać tego listu mazalnego, posiadając prawomocne ustalenie nieważności umowy kredytowej, i tak jesteśmy w stanie przed sądem uzyskać wykreślenie tego zabezpieczenia. Z tego względu proces ten trwa dość szybko. Obecnie na stronie sądu rejonowego dla Warszawy Mokrotowa możemy znaleźć informację, iż proces taki trwa co do zasady około miesiąca. Oczywiście może to trwać troszeczkę krócej, ewentualnie czasami trochę dłużej w zależności od orzecznika, do którego trafi nasza sprawa, jednak, tak jak jest to wspomniane, proces ten następuje bezproblemowo. Dziękujemy pięknie panu mecenasowi. A teraz przechodzimy do naszego głównego eksperta, Kamila Chwiedosika, czyli mm, odpowiedzi na pytania internautów, czyli państwa. Napisał do nas, do ciebie w zasadzie, pan Grzegorz. Panie Kamilu, czy zawierając kredyt frankowy w 2006 roku i spłacając go w 2012 roku w banku BGZ ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń? Biorąc pod uwagę spłacone kredyty, nawet w 2012 roku jak najbardziej jest możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed Sądem Cywilnym. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że roszczenie konsumentów przedawnia się dopiero od momentu, kiedy oni powzięli bądź mogli powziąć wiedzę w zakresie przedawnienia swojego roszczenia w kontekście oczywiście klauzul abuzywnych. Dlatego wielokrotnie sędziowie podczas rozpraw powtarzają, że taka informacja, która realnie mogła skutkować tym, że Frankowicz dowiedział się, czy mógł się dowiedzieć o tym, że w jego umowie są stosowane klauzule abuzywne, czy też w ogóle, że ta umowa jest nieważna, datuje się na 2019 rok, czyli na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I od tego momentu Frankowicz ma 6 lat na dochodzenie wszystkich swoich roszczeń, czyli nie jest to tak, że może dochodzić tylko roszczeń 6 lat wstecz, ale może dochodzić wszystkich roszczeń od początku, ale musi zwrócić uwagę, że ma na to jeszcze około roku. Kolejne pytanie od pana Marcina. Panie Kamilu, czy bank może utrudniać wydanie duplikatu umowy, czy bez umowy mogę pozwać bank? Oczywiście bez umowy nie można pozwać banku, dlatego że roszczenie dotyczące stwierdzenia ważności umowy dotyczy konkretnie umowy, dlatego też no, sąd musi mieć możliwość oceny tej konkretnej zawartej umowy. Natomiast bank absolutnie nie ma możliwości odmowy wydania duplikatu samej umowy kredytowej, ani też aneksu do tej umowy, jak i wszystkich zaświadczeń dotyczących historii spłat kredytu, historii zmiany, oprocentowania. W sprawach, które prowadzimy dla członków społeczności Życia bez kredytu, nigdy nie wydarzyło się, że bank nie wydał właściwych dokumentów, dlatego że jest zobowiązany do tego na podstawie stosownych przepisów prawa. Drodzy Państwo, a przed nami teraz dwa krótkie materiały filmowe. Pierwszy z nich opowiada o tym, że Frankowicze mogą wygrać sprawę o przedawnienie roszczeń banku. Frankowicze mają szansę na wygraną w sprawie o przedawnienie roszczeń bankowych. Najnowszy wyrok Sądu Okręgowego rzuca nowe światło na walkę Frankowiczów z bankami o sprawiedliwość finansową. Oddalenie powództwa banku o zwrot kapitału daje nadzieję tym, którzy nie godzą się na nadużycia banków w kreacji pieniądza. Banki zarabiają miliardy na różnicy między oprocentowaniem depozytów a kredytów, co jednak nie wystarczyło im i stworzyły nieważne umowy kredytowe. Analiza działania nieuczciwych mechanizmów wskazuje na potencjalne konsekwencje dla całego sektora finansowego. Jeśli więcej, Sądów oceni roszczenia banków jako przedawnione. Zapraszamy do lektury artykułu na blogu ZbK, aby dowiedzieć się więcej o możliwości przedawnienia roszczeń banków. Drodzy Państwo, drugi film opowie o tym, że w polskich sądach planowane są zmiany, które mogą znacznie przyspieszyć całe postępowanie sądowe. Polskie sądy zmierzają do przyspieszenia procesów frankowych. Planowane działania, takie jak wzmocnienia kadrowe oraz digitalizacja, mają na celu usprawnienie postępowań. Wiceminister Sprawiedliwości ogłosił wprowadzenie zmian, aby zaradzić rosnącej liczbie spraw frankowych. To kluczowy krok w skróceniu czasu trwania procesów sądowych. Dodatkowo, pełnomocniczka ministra zapowiedziała inicjatywy podnoszące kompetencje sędziów w stosowaniu prawa unijnego. To istotne z uwagi na międzynarodowy charakter tych spraw. Zachęcamy do lektury artykułów na blogu Kamila Chwiedosika, założyciela społeczności RZBK w zakładce wygramy. Dowiesz się tam, jak członkowie społeczności RZBK skutecznie wygrywają z bankami. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Dziękuję ci Kamil serdecznie. Życzymy miłej niedzieli spokojnej, słonecznej, może spacerowej, bo kwiecień, początek kwietnia nas na pewno rozpieścił i oczekujemy, że, że w tym miesiącu jeszcze zaznamy tego saharyjskiego pyłu, to może nie, ale tych upałów jak najbardziej. A ja na pewno życzę, żebyśmy zaznali i doznali wyroku po trzech miesiącach, bowiem taki zapad w Sądzie Okręgowym dla Warszawy, Pragi właśnie w ostatnim tygodniu. Dlatego miłej niedzieli, no i powodzenia w sprawach sądowych. Do zobaczenia.